Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na moim kanale, strona Andrew, jesteście na kanale Andrew Play, my kontynuujemy granie dalej Wiedźmina, kontynuujemy z wami z dodateczek i niesiemy orgiedowy właśnie domek, który wyciągnęliśmy dzisiaj, musieliśmy wczoraj zabić dwóch braci, bo jeden z nich był debilem, no niestety był debilem i tak mogę powiedzieć, bo był strasznie greedy, czyli skąpy, stwierdził, że mnie oszuka, jak Kingarusin ze swoich czasów oszukiwał ludzi, ale ja się nie poddałem, także walnąłem go. Dobrze, my idziemy do Algierda, pewnie czeka tutaj na mnie, ja mu zaraz to przyniosę. Masz. Chcę pogadać. Zamieniam się w słuch. Mam dla ciebie coś. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty, ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. Idziemy, idziemy. Od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsodiego, zgodnie z życzeniem. Okej. Okay. Ależ Horst musi się wściekać. Nie wścieka się. Bo nie żyje. Nie? Bo nie żyje. Jego brat zresztą też. I parę innych osób. No proszę. Nie myślałem, że masz jaja, żeby zrobić taką jatkę. Nie miałem wyboru. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Skąd ja to znam? Pijesz sobie z kompanią, lulki palisz, a potem ni z tego, ni z owego głowy toczą się po ziemi. Nawet nie wiadomo jak i kiedy. Nie śmieszy mnie to. Nie? Czemu? Bo w odróżnieniu od ciebie nie lubię zabijać. Nie płacz nad Borsodimi. Same skurwysyny co do jednego. Po co ci te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz? Dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Co prawda Horst i Ewald gryzą już ziemię, ale dzięki tym papierom dom aukcyjny nie trafi teraz do ich dzieci. No i szpital będzie miał dość pieniędzy, żeby leczyć sierotki i żebraków pro bono. To bardzo szlachetne z twojej strony. Tak się przejmuje. A jednak taki fajny. W dupie mam potrzebujących. Niech strzezną razem z całym miastem. Okay. Tu chodzi o jedno. O zemstę. Po co ci to? A, to już tam się. Czekaj. Widać, co prawda. To bardzo. Tu chodzi o. Co masz dobroc? Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Borsodi. Kiedyś wywalili z aukcji? Okej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? Tak, interesuje. Inaczej bym nie pytał. Ha, pyskaty jak zawsze. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsodi skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca. Portret grobowy matki. Koński rząd brata. Ech, dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało. Zerwali z rękowiny. Aha. Innego jej kandydata znaleźli. Tamtego z Zamorza. Ojejku. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. Co dalej? I co było dalej? Ech, dalej, Wiedźminie, to było jedno wielkie, cuchnące gówno. Okej. To co teraz robimy, chłopie? No. Co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze? Tak, mam trzecie życzenie z twojej strony, które trzeba wykonać, z tego co dobrze pamiętam. Okej, sezamy, otwórz się, skończone. Ładna szabla. Nigdy nie widziałem podobnej szabli. Skąd pochodzi? Z Ofiru. Dostałem ją w prezencie. Okay. Byle chłystek może powiesić sobie u pasa broń i obnosić się z nią, udając groźnego. A moja szabla ostrzega. Że jeśli jej dobędę, to padnie trup. Jej widok z miejsca studzi pentaków, chętnych zmierzyć się z Olgierdem von Everetz, słynnym infamisem. Hmm.
Medalion podpowiada mi, że jest magiczna. Owszem, nie sądzę, żebyś kiedykolwiek wcześniej widział lepszą broń. Tak, to my już rozmawialiśmy, brat co się interesują towarzystwie, to też o niego się pytaliśmy. Porozmawiamy o trzecim życzeniu. Czas, żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam, wyciągnijcie śledzia z beczki. No dalej, nie ociągaj się. Brudny jakiś. Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać? Czy nadal nie obchodzicie, co mam do powiedzenia? Jestem gotów. Słucham. Dobrze. Wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu, co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do chamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to, składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy, i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Okej. Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Geralt. Wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. Ofirczycy mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem, żeby mieć bogów za świadków. O co chodziło z tą beczką? A w drodze tutaj zatrzymaliśmy się na popas w gospodzie, na ziemiach niejakiego Beztrwogiego. Bawiliśmy się hucznie, bo od tego są karczmy. Beztrwogiemu się to nie spodobało. Przysłał człowieka, który zagroził, że jeśli kiedykolwiek wrócimy, to zawiśniemy. Karczma poszła z dymem. Ale zostawiłem karczmarzowi sutą rekompensatę. Tyle, że kanalia nie wspomniała o pieniądzach właścicielowi. Ale to nieważne. Liczy się, że ktoś nazwał mnie psu bratem i groził mi śmiercią. Okay. To była jedna z tych gróźb, które brzmią jak zaproszenie, więc zamierzam wrócić w tamte strony. Kiedy się doigrasz? Pewnie zdążyłeś sobie narobić wielu wrogów. Nie dzisiaj i nie jutro, ale w końcu ktoś znajdzie sposób, by cię dopaść. Dlaczego miałbym się tym przejmować? Nie czuję strachu, nie czuję żalu. Uczeni z miasta Oxenfurt utrzymują, że nie ma bogów, a po śmierci jest tylko pustka. Ja już poznałem tę pustkę. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. Okej, no to skoro nawet śmierci nie zaskoczy, to... Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Trzecie życzenie, jeśli łaska. Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś? Ale tak prawdziwie. Nie twoja sprawa. Tak, kochałem. Możemy już przejść do rzeczy? A może raczej wróćmy do środka i pogadamy o tym przygorzałce? Gdy będzie już po wszystkim? Napijemy się, gdy będzie już po wszystkim. To niemożliwe. Jeśli ci się powiedzie, to już po mnie. A jeśli ci się nie powiedzie, to już nie wrócisz. To co to za trzecie zadanie? Nadal czeka na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj, miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Okay. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie. To masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę. W moim dawnym domu, na wschód od włości Martina Fei, życzyłbym ci powodzenia, ale sam rozumiesz. Żegnaj, Geralt. Że takie zadanie mi daje. Udaj się do von Everetsu. Szpoko. To idziemy zobaczyć. Tu mamy najbliższe, albo do bramy. Gdzie będzie lepiej? Tutaj. Port będzie bliżej. Ale to nie gębą, bo chłopie, biegnij, a nie. Okej, szybko tam. To tu było jakieś zadanie jeszcze, to może później zrobimy. Łup. Co mamy najbliżej? Najbliżej mamy tutaj. Czyli z powrotem, tak, idziemy tam, gdzie byliśmy.
Nie, im dalej, tym bardziej smutny jestem, bo generalnie podoba mi się ten człowiek jako, że tak powiem, jako bohater, ten von Everitz, ale z drugiej strony jest strasznie wnerwającym człowiekiem. Ja takich ludzi niezbyt lubię, szczerze mówiąc, bo zamiast tego, żeby mi powiedzieć, co się dzieje, zamiast tego, żeby, nie wiem, jakoś się dogadać, to za każdym razem muszę prawie się jego prosić o wszystko. Nie mogę tam skoczyć, czyli muszę na dookoła iść, mówisz? Nie chcę dookoła. Można tu jakoś się przejść? W taki sposób? Tu jest jakieś przejście. Nie, nie ma. Tu muszę jakoś przejść. Jest tu coś? Nie ma nic. Dobra, a z drugiej strony, o, tutaj jest jakieś przejście. Może nam się uda zaraz. Wow! Nie, nie uda się. No dobra, to idziemy do wody. Dół. Tutaj coś? Jakieś... Nie, nie ma. Dobrze, to biegniemy dalej. Tutaj pewnie do góry. Przez ten mostek. Myślałem, że pójdę sobie na skróty, będzie szybciej, ale nie. Muszę iść dookoła. No dobrze, skoro tak nalegasz bardzo. Skoro tak bardzo nalegasz. No już niedaleko jesteśmy. Hej, słyszysz mnie? No słyszę cię. Gdzie ty jesteś? Jest tu ktoś? Kajmir? Kajmir! Jesteś tam? Ciszej. O bogowie, ależ się mnie. Ciszej, mówię. Ta mgła nie jest naturalna. Może być, że coś się w niej ukrywa. Mglaki, błędniki. Okej. Nie chcesz, żeby tu przeszły. Mglaki? Melitele, święta matko. Na co mi to było? No właśnie. Co tu robisz? Widzicie, pomyśleliśmy z Kajmirem. Tyle lat dworek stoi pusty, tyle... Dobra, się marnuje. Aha, jesteś złodziejem. Złodziej żywych okrada, a trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać, ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła i cisza. Wołam go, ale... No, raz zobaczymy, co nam z nim się dzieje. To, co to było? Ten mglak? O którym mówiliście? Nie. O, kamień se. Sprawdzę, co to było i poszukam twojego wspólnika. Okay. A ty? Ja nie mam czasu czekać, zmywam się stąd. Okej. Spora ta posiadłość. Jakie świeże te róże w taki świeży nawóz. Woda jest lodowata, jakby biła z górskiego strumienia. Okej, coś tutaj, jeszcze ławka. Wytarta. Ktoś tu często przesiadywał. Tam jeszcze w dwóch miejscach trzeba luknąć. Coś nadal regularnie pielęgnuje kwiaty. A nie ma tu fioletowej róży. Zadbane, ale co do jednego wymarłe. Okej. Coś się świeci na czerwono? Świeci się. Drewno zdążyło już zbutwieć. Ani śladu fioletowej róży. Może gdzieś na tyłach. Zbadaj tyły ogrodu. Nie oszukaj tego. Najpierw znajdziemy tego jego... Stłuczona lampa i zadeptana ziemia. Okej. Ktoś tędy coś ciągnął. Ciało? Coś ciągnął. Okej, badajmy. Ciągnięto tędy rannego człowieka. Czarny kot. Czemu tak się na mnie gapisz? Lepiej stąd zwiewaj, mały. Tutaj nie jest... Co to za dźwięk? Jakby kopanie. Ślady podkutych butów prowadzą z tylnej części ogrodu. Ktoś tam jest chyba. No. Mogiły bez nagrobków. Jedna koło drugiej jakby w grządkach.
Witaj. Słyszysz mnie? Kto to? Anioł śmierci jakiś? Co to jest? Drugi złodziej zmasakrowany. Kim jesteś? Oj, oj. Zaraza. Kto tam będzie? Jakaś nazwa? Aha, okej. Okay. Ciekawe. Chodź tu. Chodź tu, włócznik. Wow! Chłopie puśnią. No jest. Aha, on jego ten jeszcze i... Tak, i one go ten, podbiegają do niego, to one go odbiegają. Coś po nim, nic. Kolejny intruz pogrzebany przez klucznika. Co to do cholery było? Jakiś klucznik. Brak oczu, nozdrzy, zdeformowane narządy. Zaraza, to coś nie miało nawet prawa żyć. Jakiś czarny kot. Ten kot jest nie taki, o. Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy żyć. Normalnie byłbym zaskoczony. Ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Z pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o przyjaciołach domu. A co powiecie o nim? To wasz znajomy? Nazywaliśmy go klucznikiem. Nie przypomina żadnego znanego mi stworzenia. Skąd się tu wziął? Z bardzo daleka. Został wyzwany, by chronić dom i panią Iris. Dbał o ogród, zajmował się nieproszonymi gośćmi. Z bardzo daleka? To znaczy skąd? Nazwa tamtego miejsca nic ci nie powie. Po co to przedstawienie z udawaniem zwierząt? Nie mogliście mnie ostrzec? Nie. Jesteśmy zobowiązani do zachowania dyskrecji. To po co w ogóle ze mną rozmawiacie? Cóż, rzadko mamy okazję pomówić z człowiekiem. I jesteśmy ciekawi, co cię do nas sprowadza. Róża! Trochę więcej konkretów poproszę. Później. Znacie człowieka, do którego należy to miejsce? Olgierda von Everetz? Znamy. Gdy odszedł, zostawił majątek swojej żonie. Świetnie. W takim razie, czy zastałem panią von Everetz? Możecie mnie zaanonsować? Czego od niej chcesz? Przyszedłem po fioletową różę, którą Olgierd podarował Iris, nim wyjechał. Iris jest w środku, w sypialni na piętrze. Weź jego klucz. Otwiera tylne drzwi domu. W takim razie pójdę się przywitać. Okej. Więc jak się mam do was zwracać? Tak jak teraz, wolimy zachować nasze imiona dla siebie. Intrus, dintrus. Na piętrze dworku. Okej, coś tu jest, czemu nie mogę wejść nigdzie? Tego nie potrzebuję, chłopie, ty tam wejdź do środka, o tu coś się dzieje. Jestem na miejscu. Ciekawe.
Co do jasnej. To ona, południca. Trzeba uważać. Co to było? Nie wiem, ale przestraszyłem się zdecydowanie. Coś tu spadło, jejku. Chłopsy! Umrzesz. Chyba ty. Chyba ty, daj mi odpocząć. Nie umrzeł, to ty umrzesz. Tak, tutaj mogę otworzyć? Nie, zamknięte na razie. Może w przyszłości będę mógł. Tak, coś jeszcze zaraz mi na głowę spadnie? Okej. Tu zamknięte, więc idziemy tędy i tu. Ślady pożaru. Ciekawe. Okej. Był jakiś pożar prawdopodobnie, tak? Niedaleko, pokazuj mi, że niedaleko. Gdzie niedaleko? Tu jest zamknięte, bo tu jest coś, świeci mi się. Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Mądre słowa. Szukamy, czy coś jeszcze mi się tutaj świeci. Może tu mam wejść? Czy jakoś tu przejść? Można, okej. Dobrze, tutaj coś jest, nie? Jest coś do zbadania? Nie ma. Mogę tutaj wejść? Nie, tutaj coś jest. Też nie mogę wejść. Okej, tam coś? Chłopie, miałem na myśli Arda, ale okej, tym też można sobie coś wymyślić. Też zamknięte. No dobrze, to co mamy zrobić? Tylko nie spadnij tam, proszę. To jakaś dziura jest. Tak, muszę jakimś cudem tutaj wejść, ale to musi być klucz, którego ja nie mam. Odszukuję von Eris na piętrze dworku. Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa rodzina dworku jest nieszczęśliwa. Dobrze, na swój sposób. Może w dół gdzieś na dole będzie. Może jakieś inne przejście czy coś. Tam coś się świeci jeszcze, moment. Jest Olgierd, jakiego nigdy nie znałem, był wtedy innym człowiekiem. Olgierd, jakiego nigdy nie znałem, był wtedy innym człowiekiem. Nie mogę otworzyć, okej. Czy coś jeszcze do zobaczenia mamy? Do zobaczyska? Tutaj nic. Może tam w środku coś? Tutaj też jest jakieś wyjście. Tu coś się dzieje, tu jakieś wejście jest. Może tu jest ktoś? Nie. Coś do analizy? Nie ma. Pokazuj mi, że mam na górę iść. Zaraz tam podejdę. No okej, to idziemy na górę. W takim razie jeszcze raz. Okej, może ja muszę przez okno wejść? Nie. Czy coś jeszcze? Tu zamknięte jest, próbowałem. Tu coś? No nie. Tu ktoś? Tu ktoś jest. Może tego mam przeanalizować? No nie. Czemu nic mi się nie świeci na inne kolory? No tak, tutaj nie ma. Tutaj my sprawdziliśmy. O, tutaj jest jakieś wejście. Dobra. Też nie, zamknięte. Tu? Tu gdzie był pożar? W tych okolicach coś? Tutaj jakiś... O, podnieś. Dobra, to nie jest mi potrzebne, ale z tej strony widzę, że coś jest. O, może tutaj. Tutaj coś jest? Ja w ogóle nic nie widzę w tych pociemkach. Tak, gdzie ja trafiłem? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Tutaj też coś mi się otworzyło. Okej, ja tu chyba byłem, czyli wróciłem tam, gdzie byłem, nie? Tak, pokazuje mi, że ja mam z powrotem wracać. Okej, próbujmy. Tu ktoś jest? Nie, wydawało mi się, że jakiś trup, ale nie ma nikogo. Tu jakieś wyjście? Wyjście, czyli wyszedłem całkowicie. Potwierdźcie mi, a nie siedzisz tutaj. Siedzisz tutaj, się cieszysz, że ja tego nie widzę. Dobra, tędy? Nie wyjdę chyba tędy, bo będzie zamknięte. No, okej, czyli muszę wrócić tak jak wszedłem, prawda? Czyli tędy. Ewentualnie tu może być jakieś przejście. O, tu jest jakieś przejście. Dobra, to przejdziemy się tędy. Tutaj coś jest, nie ma nic. Coś do wzięcia też nie ma. A tu coś jest. Szmaragdowy pył. No ale tu byliśmy, no, to wchodzimy jeszcze raz. Pokazuj mi, że ciągle powyżej, no to tu. Jestem na miejscu, to co mam zrobić? Szukaj Iris von Everett na piętrze. No jesteśmy na piętrze, gdzie ono jest? Na górze? No nie, tutaj też nic nie ma. Nic mi się nie świeci do oglądania. To nie ona.
To jakiś też obraz dziwny, okej. Okay. Tego się nie da otworzyć. Tu coś, nie ma nic. Tu nie można wejść. Tutaj nic, tutaj może dalej coś jest. Nie, tutaj wchodziliśmy i nie udało nam się nic. Może tutaj jest coś do oglądania, ja o tym nie wiem. Tu pokazuję, że jest tam jakieś drzwi. No nie ma. No to co, ja mam krążyć? Nie widzę. Tu jest jakiś obraz, ale coś mi to nic nie daje. Tutaj też nic nie daje. To gdzie ono jeszcze może być? Tam, tej strony też nic nie było. Tutaj coś jest, momencik. A mogę to wyważyć na przykład? Nie, nie mogę tego wyważyć. Myślałem, że mogę. A spalić na przykład? A igni? Też nie. Też mi to nic nie daje. Też mi to nic nie daje. No to co? Co robimy? Szukamy. Jakieś odszukaj Iris Fenris na piętrze dworku. No jestem teraz na piętrze dworku, ale właśnie nie widzę nic. Nie widzę żadnej odpowiedzi. Obejrzałem ten jeden i drugi ten. Dobrze, to googluję. Dobrze, luknąłem już tutaj w jednym miejscu. Po prostu nie zauważyłem, że tutaj, o, przecież jest wyjście. I mogę przejść na drugą stronę. Nawet o tym nie pomyślałem. Także teoretycznie totalnie moja wina, nie? Tak, ja tego się obawiam, że zaraz coś będzie, skoro mi tak drzwi się otworzyły bezproblemowo. Ja nic nie widzę. Aha, upiór, świetnie. Tylko, że ja nich... Dobra, widzę już teraz. Piorku, chodź tu. Czekam na ciebie. Chodź tu. Chodź tu. Gdzie ty jesteś? Wow. Rozwalił się nasz upiór. Idziemy dalej. Tylko, że ja nic nie widzę. Jest tak ciemno, jak w czarnej dupie. Sypialnia. Okej. Okay. Miała być Iris. Ojej. Czekaj, bo tam coś się dzieje. Dobra, zbadajmy ją. To musi być ona. Zaraza. Chciałeś ją zobaczyć, bo to jest. Człowiek powinien ważyć słowa, gdy wypowiada życzenie. Łatwiej uniknąć rozczarowań. To jakieś żarty? Czemu od razu nie powiedzieliście, że nie żyje? Nie pytałeś się. No logicznie. A dlaczego nikt jej nie pochował? My nie potrafimy. A klucznikowi jeszcze za życie kazała trzymać się z dala od siebie. W jaki sposób umarła? W jaki sposób umarła? Nie widzę ran ani śladów walki. Serce jej pękło. Znaczy co? Zawał? Nie, po prostu... pękło. Ciężko mi w to uwierzyć. A jednak tak właśnie było. Któregoś dnia Iris zamknęła drzwi frontowe na klucz. Położyła się tu i umarła ze smutku i samotności. Biedna. Im dalej w las, tym bardziej się zastanawiam. Czemu mi w ogóle pomagacie? Wezwano nas, byśmy służyli Iris von Everetz. Nasza pani umarła, ale to niestety nie zwalnia nas ze służby. Rozumiem. Chcecie opuścić to miejsce. I te ciała. I te ciała. Dziwisz się? Nie. Wcale. Jej duch jest niespokojny. Gniewny. Atakuje intruzów. Wiecie czemu? Pani von Everetz ma za sobą ciężkie przeżycia. Odwykła od gości i nie przepada za ludźmi. Nie słyszy nas. Wychodzi na to, że muszę porozmawiać z duchem Iris. Nie jest łatwo dotrzeć do naszej pani. Przepełnia ją złość i gorycz. Damy radę. Mam swoje sposoby. Żeby nawiązać kontakt z Iris, muszę wpierw pochować jej ciało. Ale cmentarzysko klucznika nie wydaje mi się odpowiednim miejscem. Za dużo tam krwi, strachu. Lubiła spędzać czas w ogrodzie przed domem. Aha, więc może tam. Czekaj. Weź ten klucz. Otwiera drzwi frontowe. Dawaj. Dobry piesek. Czekaj, bo tam się coś świeciło jeszcze, nie uciekaj. Tutaj, no i gdzie ty żeś poszedł? Trzeba wrócić. Kurde, po co ty tam polazłeś? Tam przecież było coś od niej. Dobra, wrócimy. Tak, było tu i tu była ta sypialnia, nie? Prosto. Tu jest sypialnia, leży ta Iris. Tutaj coś widzisz? Jest, co to jest w ogóle? Dlaczego to? Potryk Iris i Olgerd. Przeczytaj. No okej. Okay. Ja myślałem, że tam coś sensownego, a tam nic.
To się otwiera, otwiera się. Coś jest dla mnie? Nic nie ma chyba. No nie, nie ma. Jakiś... Ja miałem nadzieję, że tam coś się świeci, to to oznacza, że zaraz ja to wezmę. A tam coś będzie, a tu nic. Znajdź odpowiednie miejsce na pochówek Iris. Tu był ten upiór, z którym walczyliśmy. Tu nic, tutaj jest ta, okej, sypialnia. Tu byliśmy, wracamy z powrotem. Wychodzimy stąd, raz, dwa, panie kierowniku. W lewo i tutaj będzie jeszcze wyjście pewnie. O, tutaj jakiś stół w ogóle. Czy jeszcze na czerwono się świeci? Wszystko czyste i przygotowane do posiłku. Chyba ten klucz nikt nieprzerwanie nakrywał do stołu. Cicho. Czekaj, gdzieś tu było wyjście, przecież kojarzy mi się ten, a tutaj, w tą stronę. No, skocz. No jest, okej, tutaj będzie przejście. I tutaj będzie, aha, zamknięte, super. To super, tutaj też będzie, chyba że tu jest wyjście też. Otwarte? O, otwarte, okej. Szukamy miejsca do pochowania, pani kierownik. Tu. Przecież tu już badaliśmy. Nasza pani lubiła tu przesiadywać. Ale to nie jest dobre miejsce. Idziemy dalej. Za blisko domu. Poszukam gdzie indziej. Tutaj? Tutaj było zbadaj, widziałem. Iris von Everett lubiła kwiaty. Ale nie chciałaby ich zniszczyć. No logicznie, że nie chciałaby zniszczyć. A tutaj już jest lepiej. To miejsce będzie chyba odpowiednie. Tak. Lubiła tu malować. Okej. Czy pani von Everett miała jakieś oczekiwania? Jak chciała być pogrzebana? Czuła strach przed śmiercią i bała się, że nikt nie zadba o jej pochówek. Nie powie dobrego słowa. W takim razie ja spróbuję. No to chowajmy. Zobaczymy zaraz, co się tu dzieje. Z kotem i pieskiem. Iris von Everett utalentowana malarką, jest była żoną Margaret. Nie znam, no to tak, Iris była żoną Margaret. Nie znałem Iris von Everett, ale widziałem na obrazach, że ona i Olgert przedstawiani są jako kochająca się para. Kiedyś Iris musiała być szczęśliwa. Czasami los plącze nam ścieżki, a życie staje się ciężkie, nie do zniesienia. Po śmierci każdy zasługuje na wytchnienie. Złóż na grube szkicownik. Podpisałaś ten szkicownik swoim imieniem. Może chciałabyś, żeby był pogrzebany razem z tobą? Pewnie tak. Wy dwoje macie coś do dodania? Wy dwoje. Macie jakieś ostatnie słowa dla swojej pani? Nie dbamy o ludzkie obrządki. Wierzymy, że uczyniłeś wszystko zgodnie z waszym zwyczajem. Spróbujmy ją przyzwać. Szczątki zostały pogrzebane. Spróbujmy ją wezwać. Wezwać, nie wyzwać. Bezwać. Panie duchu kierowniku. Niespokojny, złożyłem twe kości. Zapomnij o gniewie. Zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze. Jaka taka piękna pani. Jaka ślicznotka. Wybacz, że wyrywam cię z twojego świata. Muszę cię o coś... Poszło se. Co mam za nią iść? Mówię zaraz, robię zdjęcie, profilowa na Insta. Będzie malować. Piękny ten dom. I te róże. Co poszła. I nawet nie powiem mu teraz, co ma zrobić. Mam iść za tobą? O, będziemy w obraz. Będzie kontynuacja zadania. Ciekawe. Mam, że dodatek nawet jest, w, no nie powiedziałbym, że lepszy, ale dość ciekawy. Ciekawe by możemy było powiedzieć, że ciekawsze od głównej gry. Bardzo ciekawa historia. Olgert i ona. Namalowany świat. Dzieło Iris von Everett. Okej. Okay. Jest malarką, wiedźmiarką. A jak wy tutaj trafiliście? My istniejemy w obu światach równocześnie. Mhm. Dziwne miejsce. Wyśniła je Iris von Everett. Za życia istniał tylko w jej umyśle. Po śmierci nabrał realnych kształtów. Trudno w to wszystko uwierzyć.
Lepiej dla ciebie, żebyś uwierzył i miał się na baczności. Namalowany świat bywa niebezpieczny. Wszystko pięknie, ale gdzie Iris? Obudziłeś ją tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją ze snu na dobre. Tylko jak? Jesteś tropicielem, prawda? Przyglądałeś się śladom. No i? To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może. Znajdź je, napraw, przywołaj lęki, które dręczą Iris von Everett, a potem je zniszcz. Łatwo powiedzieć. Wow! Nie no, za dużo jest tutaj. Pozabijam jakieś, znowu jakieś widma. Czekaj chwilę, ja muszę Irdena ustawić. Chodźcie tu. Chodźcie tu, brzydasy. Szukamy dalej zmysłów, dalej szukamy, czego ona tam szuka i co ona tam chce. Tutaj są. Olgierd i jego żona wyglądają, jakby zamarli ruchu. Jakieś wspomnienie. No właśnie. Jest. Czy tam myśli? Zatarte, niekompletne. Musisz je naprawić. Pewnie. To co muszę zrobić? Zbadaj miejsce wspomnienia. O, tu coś jest. Wspomnienie jest zatarte. To musisz rozejrzeć się i odgadnąć, jak je uzupełnić. Kieliszek. Taki sam jak ten, który trzyma Olgierd. No właśnie, trzeba jej to dać pewnie, to nie? Chyba nie to. Czekaj, interakcja. Tu kieliszek. Pasuje, kula. I tele... Aha, kwiaty nie dajemy na razie. Twoje zdrowie, żono. I twoje, mężu. W moich stronach nowożeńców wita się chlebem i solą. Ale póki co jesteśmy sami. Nie potrzebuję nikogo innego oprócz ciebie. Chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie. Zobaczę, co się da zrobić. A póki co, chodź, pokażę ci dom. Dobrze, tylko wiem, że to głupie, ale on tak długo stał pusto, a ja... Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. Mój rycerzu, zadbałeś o wszystko. Znowu pająki. Powaliło was. Ty jeszcze żyjesz, ty chłopie? Gdzie ty mi tu uciekasz? Chodź tu, mam cię zabić. No i po tobie. Boże ciary. Gęsia skórka. To zjawa? Nie. Koszmar. Lęk, który nabiera kształtów, z którym będziesz musiał się zmierzyć. No okej. Gdzie jest ten lęk? Miałem z kimś tam się zmierzyć. Okay, idziemy tędy. Znowu sen o przeszłości. Pewnie też niekompletna. Srebrna nitka, perły. Ta lalka musiała kosztować fortunę. I Castel Ravel. Jak scena na ostatnie. Są drogie. Do góry. Gdzieś powinno być przejście do góry pewnie. Tu. Tak, coś jeszcze mi pokazuje, że mam szukać i to niedaleko. Tutaj coś? Okej. Okay. Mają tak siedzieć i ta butelka stoi tu, czyli używać w pewien sposób na ożywienie wspomnienia. Żona Olgierda lubiła kwiaty. Sądząc po ornamencie, to mogła być jej szczotka. Na obrazie płonął w nim ogień, ale czegoś jeszcze brakuje. Jeszcze świecę. Tak, jeszcze świecę w odpal.
I coś tam jeszcze było, nie? Czekajcie. Pum pum pum. Kwiaty jakieś, coś? Ma? Nie, no poodpal je. Jest, okej. Okay. Jest ty wspomnionko. Córuś, wszystko dobrze? Blada jesteś jakaś niewyraźna. Nie, nie, wszystko w porządku. Opowiadaj lepiej, co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? A wiesz, droga daleka, wyboista. Pewnie nadal nie chcą mnie znać. A to co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotkę do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A, i jeszcze to. Dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić twoje długi, żeby wstydu dla rodziny. Serio? Serio, wtrącacie się w obce sprawy? To miło, że mama i tata pamiętali o mnie. Holgierdzie. No i widzisz, jaki on jest? A przestrzegaliśmy cię przed ślubem. Zbir i prostak, który otacza się hołotą. Nie boisz się mieszkać pod jednym dachem z tymi zbójami? I co, paskud? Więc chodźmy za nim. Nie podoba mi się to miejsce. Małżeńska sypialnia. Ręcznik jest poplamiony krwią. Not prawie się wypalił. Ślady krwi. Ktoś najpierw mył tu ręce, a potem wytarł je w tamten ręcznik. Która godzina? Późno już. Śpi. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie. Co ty masz na rękach? Zabił je rodziców. Obrodziłem się. Czy to krew? Tu chyba jaja robisz. Leczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oxenfurtu. Może pojedziesz ze mną. O, cudowny pomysł. Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. Przecież to jest straszny człowiek. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno mnie uznę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. Ojojoj, moi drodzy. Ja myślę, że już pójdziemy tam jutro. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia już jutro na kanale Andrew Play. Bye bye!